To są dla mnie rzeczy, nie ukrywam, że po prostu wstrząsające. I teologia nie jest efektem doświadczenia ludzkiego, jak próbuje przekonać kardynał Nominat, prefekt dykasterii. Teologia jest efektem przyjęcia objawienia Bożego. Ta informacja o jakiejś próbie demontażu Veritatis Splendor to jest czyn po prostu zbrodniczy. Nie waham się powiedzieć, po prostu to jest czyn zbrodniczy. Encyklika Veritatis Splendor jest encykliką, która naprawdę stanowi jedyny dokument w dziejach Kościoła poświęcony w całości moralności i zapobiegający schyłkowi cywilizacji, zapobiegający relatywizmowi moralnemu, który odbiera nam poczucie dobra i zła. Jeżeli teraz ktoś próbuje zdemontować ten dokument, to po prostu porywa się na to, co jest fundamentem naszego chrześcijaństwa, co jest fundamentem naszej moralności chrześcijańskiej. I dlatego nie może być na to absolutnie przyzwolenia.